No, było to bardzo trudne spotkanie. Nie ulega wątpliwości, że po serii dwóch porażek, gdzie byliśmy faworytem, no, bardzo się zmobilizowaliśmy w tym meczu i zagraliśmy wreszcie to, co graliśmy zawsze w tamtej rundzie, czyli konsekwentnie, taktycznie. Byliśmy zespołem, byliśmy jednością, przesuwaliśmy, skracaliśmy pole gry, także uważam, że było to dobre, choć bardzo wyrównane spotkanie. Także w pierwszej połowie było kilka sytuacji dla Godzina, kilka dla nas, chociaż uważam, że mieliśmy bardziej klarowniejsze sytuacje. Uważam, że zwycięstwo zasłużone dla nas. Od trzech spotkań nie mogliście wygrać, dzisiaj już się odblokowaliście, tak? To znaczy, że czekają nas teraz seria zwycięstw? No, miejmy taką nadzieję. Mówiłem wcześniej do końców, że przegraliśmy potencjalnie z poprzednimi zespołami, trzeba wygrywać z tymi potencjalnie lepszymi, czyli faworytami, tak? Jedziemy teraz na bardzo ciężki wyjazd, gdzie ciężko się gra, czyli Motobi kontra Wrocławskie i zobaczymy, czy uda się wywieźć chociaż jeden punkt. No właśnie, przed Wami Motobi, później Ilanka, to są mocne zespoły, ale jak widać, z mocnymi zespołami dobrze się Wam gra, przecież to z Twardym przegraliście, który jest w dole tabeli. Tak jest, właśnie o tym mówię. Poczuliśmy może, że jesteśmy drużyną lepszą, mieliśmy przewagę w Twardym Świętoszu, mimo to ten mecz przegraliśmy. Tutaj podeszliśmy z respektem do przeciwnika, graliśmy naprawdę bardzo konsekwentnie, tym bardziej, że nie było kilku zawodników. Skład był bardzo przemeblowany, dzięki chłopakom i zaangażowaniu naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi z trzech punktów. No właśnie, z pewnością nie spodziewaliście się, że dzisiejszy wynik to będzie aż 3-0, bo przeciwnik jednak mocny, prawda? Tak, mocny przeciwnik. 3-0 to była już konsekwencja, powiedzmy, gry i stylu gry, jak to prezentował już Bodzin, gonił wynik. Myśmy to doszczętnie skontratakowaliśmy, czyli wykorzystaliśmy to, co można było wykorzystać i dlatego tak się skończyło. Serdecznie dziękuję.